Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie w majowym ogrodzie wszystkich miłośników perfum, które śmiało możemy nazwać perfumami na dzisiejsze czasy, bo nie nadwyrężają budżetu domowego. Marka Avon oferuje takowe, szczególnie jeśli się poczeka, poszuka w promocjach albo w jakichś takich specjalnych ofertach, można kupić naprawdę dobrej cenie perfumy marki Avon, a niektóre z tych perfum to prawdziwe perełki. Dzisiaj chcę Wam pokazać perfumy, które za 2 lata będą obchodziły 30. rocznicę obecności na rynku. No i to może już pokażę. Zacznę od tych najstarszych flakonów. Mam tu Faraway w tych właśnie starych, szronionych flakonach, bo dzisiaj to klasyczna wersja podstawowa Faraway wygląda tak. Perfumy ciekawe, intrygujące, perfumy, które trudno pomylić z innymi. No i jeszcze dwa, także tych takich, no już właściwie unikalnych flakonów. Dzięki perfumowej dobrej wróżce troszeczkę nazbierałam. Tu mam jeszcze jeden, ale to chyba jest połączenie nie tego korka z nie tym flakonikiem. No, przyznam się szczerze, taki disclaimer około, powiedzmy, kolekcjowy. Flakonów marki Avon mam całkiem sporo i po prostu ja, one cały czas do mnie spływają. Powiem szczerze, no już właściwie od paru miesięcy nie robiłam tam, być może nawet od roku, takiej selekcji na nowo. To jest zabawa, to jest wyzwanie, przede wszystkim miejsce jest ograniczeniem, którego mam mało. Ale i teraz wracam do Faraway. Perfumy z 1994 roku, początkowo, kiedy dostawałam informacje prasowe, kiedy marka Avon no tak dość mocno i aktywnie w Polsce się pokazywała, no właściwie skład wyglądał tak. Nie wiem, czy to widać. Frezja, jaśmin, nuta głowy, nuta serca, fiołki, czerwona róża. I przyznam się szczerze, że ten opis do mnie nigdy nie przemawiał. No i teraz już po tych latach gdzieś można znaleźć informacje, które, no, powiedzmy, są tak dość porządnie zrobione, więc dotarłam do takich i chcę Wam powiedzieć właśnie o tym, co zrobił ten zapach. Bo oczywiście marka, dom perfumeryjny, czy dom mody, czy dom kosmetyczny, no to jest to logo, które perfumy sprzedaje, ale gdzieś tam w laboratorium siedzi sobie człowiek i tak te nutki zapachowe zaplata, że powstaje coś, co albo nas uwiedzie, albo niekoniecznie. No to jest wielka sztuka, bo wybitne perfumy mogą być bardzo niepozorne, no i przez to, że się nie sprzedawały, znikają z rynku. A żeby perfumy zostały z nami dłużej na rynku, to musi to być też troszeczkę taki, no, zapach robiony trochę pod publikę, trochę nowatorski. No, tych elementów, które składają się na sukces perfum, jest bardzo wiele. No i dotarłam do informacji, że samą kompozycję wykreowała marka Givaudan. To jest takie laboratorium. Nieraz mówiłam o tym i przypomnę. To, że Dior robi perfumy, to nie znaczy, że ktoś tam u Diora te perfumy miesza. Po prostu zamawia się kompozycję zapachową w specjalistycznym laboratorium, które zatrudnia perfumiarzy. Najczęściej. I tak samo robi Avon, jak i Yves Saint Laurent. No bo właściwie Dior to rzeczywiście od pewnego czasu ma własnego na wyłączność perfumiarza, podobnie jak Hermes, ale zaczęło się oczywiście od Chanel wszystko. Także, no tak to wygląda, więc gdzieś tam w tym laboratorium siedzi sobie perfumiarz i on z tego robi, no, czasem arcydzieło. I znalazłam informację, że człowiekiem, który wykreował tą kompozycję, jest René Morgenthaler. I jakież tu są nuty? Właśnie, kokos, oczywiście w nucie głowy, ylang ylang, brzoskwinia, karo karo, runda pomarańcza. Zgadza się, kokos w perfumach po prostu wychodzi na pierwszy plan, dominuje kompozycję zapachową i tutaj tak jest, ale tutaj takich wyrazistych nut jest więcej, bo jeszcze jest ylang ylang, który nie jest tak lubiany przez współczesnych odbiorców, uważany jest za zapach retro, ale połączony z czymś jadalnym, z kokosem, na przykład wyobraźmy sobie, że jest to kwiat połączony z batonikiem Banty, no to już jest zupełnie inna opowieść. Nuta serca, jaśmin, gardenia, fiołek, frezja, osmantus i róża. No bogate to serce kwiatowe, no tylko tuberozy brakuje, bo tuberozy, ale tuberoza rzeczywiście albo kwiat pomarańczy by tutaj zdominował. No i nuta bazy, wanilia, no bez wanilii nie ma perfum dzisiaj. Drzewo sandałowe, ono daje taki ciepły refleks. Bursztyn to najczęściej jest ambra, źle tłumaczana, i piżmo. No i tych wersji tego zapachu było wiele, 94 rok. No to już, jak wspomniałam, niebawem będą 3 dekady i w tej chwili mamy 20 tak zwanych flankerów. Co to jest flanker? No to są warianty, o zobaczcie. To jest wersja podstawowa, może wezmę tą z chwościkiem. To jest flanker.
I te akurat dwa są dość podobne do siebie. To jest z ubiegłego roku, Faraway Beyond. No to są takie perfumy, które jak ktoś wejdzie do pomieszczenia pachnący tymi perfumami, czy właśnie wersją podstawową, no to on przyjmuje po prostu pałeczkę, zapachową inicjatywę. Chociaż, a nie, to z Infinity, dlatego on jest taki łagodniejszy, źle nałożyłam korek. No cóż, aha, jest Infinity, przeźroczyste Infinity, mam taki, aha, stąd chyba już wiem, to pewnie będzie to. Także ta wersja podstawowa jest dużo łagodniejsza, no tu mam taką wersję vintage, ale żal mi jej używać. No oczywiście ona ma swój charakter, swoją osobowość, ale mam wrażenie, że jednak twórcy tych perfum zachowali charakter tych pierwszych perfum, najważniejszych. Ale zanim dojdę do omówienia, to może jeszcze tak pokażę kartonik. Tak wygląda kartonik tej wersji podstawowej. Tak wygląda kartonik 30. Teraz nie wiem, czemu ten jest różowy, czemu ten jest żółty. No jak coś jest 3 dekady na rynku, to przechodzi różne ewolucje. Może jest i tak. A jeśli ktoś dobrze zna tutaj tą kuchnię, to niech się odezwie. Wydaje mi się, że to jest po prostu Faraway. Także tu nie widać żadnego dopisu. Być może po prostu no, na jakimś etapie kolor zmieniono. Faraway Rebel. Tu mam aż 3 flakony. Nie wiem, czy to będzie widać. No, tu troszeczkę poszli w innym kierunku. Ale ciągle są to perfumy, które widać, które wychodzą, które mówią głośno, to jestem. Któryś z tych perfum reklamowała nasza Ewa Farna. Chyba były takie perfumy Diva, to chyba te. No, 20 flankerów to jest trochę. Jeszcze ciekawego właśnie, aha, to jest jeszcze może kartonik od tych. Premiera z roku ubiegłego. No i jeszcze jest wersja glamour do tego kartonika, nie pokażę, no tu troszeczkę się, no, celofan uszkodził, no i ta wersja glamour też bardzo ciekawa. Pamiętam, że używałam te perfumy już jakiś czas temu, ona ma premierę glamour 2019, no podobała mi się chyba najbardziej. Uznałam, że nazwa nie kłamie, że nie ma tutaj takiej jakby prostej, zmysłowej prowokacji, takiej krzykliwości, że owszem, te perfumy są obecne gdzieś w otoczeniu, jeśli kogoś spotkamy pachnącego tymi perfumami, ale jednak jest pewna doza powściągliwości w emanowaniu nutą tych perfum. Także to był mój ulubieniec przez długi czas, nawet bardzo podobały mi się te perfumy, tak samo podobały mi się te Gold. A tu mam właśnie chyba jest więcej. Chociaż przyznaję, że wersja podstawowa zaraz po premierze, czy powiedzmy zaraz, no dawno, dawno temu, kiedy zaczynałam po prostu pracę nad książką pierwszą o perfumach, no to dostałam do testowania z firmy te perfumy, no to akurat najmniej mi się podobały. Jak człowiek dojrzewa do pewnych zapachów, no wydały mi się po prostu, no nie, po prostu jakoś wtedy bardziej przemawiała do mnie reklama Woman of Earth, były takie perfumy tejże marki, ale o, proszę zobaczyć. Tamte zniknęły, a te zostały. Tak to jest. Czasem właśnie bardzo ciekawe perfumy, albo takie, które lubiliśmy, gdzieś znikają z rynku. Infinity już pokazywałam w 2 flakonikach, ale jeszcze. To może jeszcze przegląd dat. Czyli tak, 94 rok, wersja podstawowa. A tak, była Diva, wersja różowa, 2020, to chyba była wtedy, Rebel 2018, Infinity 2016, Gold 2014, Glamour 2019 i Beyond 2021, czyli premiera z ubiegłego roku. I teraz kilka ciekawostek, muszę wam powiedzieć o tym, że te perfumy Faraway naprawdę zasługują na uwagę, ponieważ one naprawdę znakomicie się sprzedają, marka o tym mówi i marka się tym chwali. Chyba nie ma perfum na świecie, które by się tak sprzedawało dobrze jak te perfumy. Co minutę sprzedawanych jest 27 butelek czy flakoników. No to jest bardzo dużo. Co 2 sekundy i trochę więcej niż 2 sekundy. Pamiętam, że L'Air du Temps
co 5 sekund miał się sprzedawać. No w każdym razie jest wiele perfum z tych z najwyższej półki, gdzie właśnie jest mowa. Co 4, co 5 sekund, także tu Avon. No ale to oczywiście cena tutaj zrobiła swoje i bardzo podobnie było z perfumami być może w tym najlepszym okresie, kiedy się sprzedawały, to powiedzmy lata 70, to wtedy sprzedaż też była zawrotna, ale to rzeczywiście też flakonik bardzo tani, maluśki. No w przeciętnym domu to myślę, że było po kilka flakoników tychże perfum. To tam chyba też co 2 sekundy to być może w tym największym, najlepszym momencie się sprzedawało. Także no, czasem skarby, perełki można znaleźć w ofercie takich perfum katalogowych. Nie przepadam za wszystkimi. Może potrzebuję czasu, żeby się bliżej perfumom przyjrzeć niektóre. No nie wiem, jak to działa. A czasem po prostu trzeba czasu, żeby się zaprzyjaźnić. I może jeszcze kilka słów o tym, co marka mówi, które z tych perfum są hitami. Więc najlepszymi perfumami, tu mam takie przetłumaczone, Odyssey Colonia. To jest jakieś tłumaczenie, ale inaczej. Haiku Kyoto Flower, Faraway Edycja Gold, kolekcja Classic Avonowska, Faraway po prostu, Rare Gold, to jest ten ich hit, i Mary Seduction i Rare Pearls. A co to jest ten Odyssey Colonia? To pewnie tłumaczenie, czasem nazwę, czasem gdzieś na stronach tłumaczenie obejmuje też nazwę własną, no to wtedy jest troszeczkę zamieszanie, akurat tego zapachu nie znam. No, to by było na tyle. Jeśli znaliście to, no na pewno znaliście. Kto nie znał Faraway, no to powiedzcie, czy używaliście. Czy ktoś z waszych znajomych używał. Powiedzcie, którą z wersji dobrze znacie, którą cenicie. I powiedzcie, kiedy się najlepiej noszą. Czy latem, czy zimą, czy w chłodne, mokre dni, czy wtedy, kiedy jest taka wilgoć, ale jest, powiedzmy, jest gorąco? No chyba nie, chyba mniej. Chyba raczej takie no, suche dni. Bez względu na to, czy zimne, czy ciepłe, ale chyba tak. To takie mam wrażenie, przeczucie, że wtedy najlepiej pachną. Ale najchętniej odwołam się do waszego doświadczenia, więc piszcie w komentarzach. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego. Pa, pa!